Kinga Jakubowska, najlepsza zawodniczka spotkania KPR-u gminy Kobierzyce z Eurobudem JKS Jarosław. 15 bramek na Twoim koncie. Zabrakło bramki, żebyś wyrównała ten swój rekord z zeszłego sezonu, kiedy rzuciłaś 16, ale czy to był Twój najlepszy występ w tym sezonie? Nie wiem. Nie, no ogólnie mecz meczowy jest nierówny, przeciwnik przeciwnikowi również. Wiadomo, różnie się gra, czasem jest ciężej z przeciwnikami, ciężej się rzuca te bramki i jest się bardziej dumny z tych bramek, bo ciężej się je rzuca, czasem jest łatwiej, więc nie umiem ocenić, czy to był najlepszy. Przed Wami kolejne spotkania, w tym m.in. mecz za 2 tygodnie też tutaj z Zagłębiem Lubin. To będzie też mecz, który zobaczy na pewno dużo szersza publiczność, transmitowany przez TVP Sport, ale Wy tak naprawdę macie to, że potraficie wygrywać z Zagłębiem, już pokazałyście, ale w przypadku zwycięzca też będziecie mogły się zbliżyć do nich w tabeli i powalczyć może nawet o coś więcej niż ten brązowy medal. Tak, mecz z Zagłębiem zawsze jest ciężki, bo wiadomo, to są derby, a derby rządzą się własnymi prawami. Ale na pewno nie rozłożymy tutaj rąk i będziemy walczyć, zwłaszcza, że to nasza hala i chcemy kibicom dostarczyć jak najwięcej emocji. Dobrze, dziękuję Ci bardzo.